Cześć. Witajcie. Witajcie, jestem Dawid. Jestem Daniel. Dzisiaj kolejny odcinek, jak obiecaliśmy, o przekonaniach. Dobrego do trenera. Dobrego trenera. Dzisiaj kolejny odcinek z naszej serii dobrego trenera. Nowej mowy. Więc, jak wyglądają przekonania? Przekonanie o tym, co się robi w ogóle, jak skuteczna jest metoda, z którą działam, którą pracuję, którą uczymy naszych kursantów. I czy mamy w sobie te przekonanie, że to faktycznie ma taki cel? Czy to ma taki sens? Tak, i tutaj z tymi przekonaniami zaraz mi się przypomina pewna anegdota, jak przychodzę jeszcze jako dziecko do logopedy. Jest krótki wywiad, no i pani stwierdza na końcu, coś wykombinujemy, coś sprawdzimy, może coś zadziała, nie? Tak. Może uda się pomóc. Mhm. To, to już na początku wiecie, że ktoś nie jest przekonany, że to, co będzie z wami robił, mhm. przyniesie jakiś konkretny rezultat. A tak często jest, niestety, że, te, że padają te słowa. Niestety, będzie to droga eksperymentów. Mhm. Dobry trener, dobry terapeuta, specjalista jest przekonany. Że jeśli już was zaprosi na trening mowy, czy na terapię, mm -hmm. jakkolwiek by to zwał, to jest przekonany do tych swoich działań. Mm -hmm. Nie w zasadzie chybił trafił. Może pomożemy, może nie zaszkodzimy. Tak. Nie o to chodzi Ja Jak lekarze czasem tak się na przykład zdarza, że, że przepisują leki, no to może ten lek teraz sprawdzimy. Bo może pomoże. Działa. Jak nie, to inny, pan, to inny Panu przepisze. Jak tak często jest? Nie? Mm. Skąd się bierze ten brak przekonania? No, głównie no, z praktyki doświadczeń, mm -hmm. bardzo małej praktyki i małych doświadczeń z tym problemem. No, w przypadku bloków mowy i onkania, no niestety, większość specjalistów nie ma ciągłej styczności mm -hmm. z osobami, które mają blokadę, a już na pewno logopedzi. To jest tak. raz za kiedy ktoś się pojawia z tym problemem. Więc próbuje się zrobić na podstawie tych narzędzi, co mamy. Co gdzieś tam było kiedyś na studiach, kiedyś... gdzieś tam wspomniane, tak. że tam ma gdzieś tam w książce to zapisane, jak sobie poradzić, czy jak działać z taką osobą, która się jąka, zacina, tak. ma blokady. To jest tak jakby mechanik samochodowy, który całe życie naprawiał Fiaty, mhm. czy Polonezy jeszcze z PRL-u, teraz szybko się przebranżowił i z tymi samymi narzędziami będzie naprawiał BMW czy Tesla. Mm -hmm, tak, mm. no, Nie da fajne. się. On będzie majstrował przy tym, ale nie jest przekonany, że coś zrobi, mm -hmm. bo te narzędzia niestety nie są na ten model. I często przez to może jeszcze bardziej zepsuć. Może zepsuć ten też. Samochód. Mm. Tak samo właśnie z trenerami czy terapeutami. Czasem jest jeszcze gorzej po jakiejś metodzie. Tak. Bo ktoś nie był przekonany. blogu. jeden wielki eksperyment. Mm. Ktoś uwierzył, że będzie robił, ale niestety to nie przynosi rezultatów, dalej w to brnie latami i niestety nie ma. Trener, terapeuta powinien być przekonany, że już ten plan, który zaleci, on wie dokąd to wszystko dąży, mhm. on już widzi ten cel. Tak jak przewodnik, który prowadzi grupę na Mont Everest czy Mont Blanc, on mhm. wie, że tam na końcu jest ten szczyt, Dobra, wie, że to prowadzi. Ma wie, że plan. będzie ciężko, wiem, będzie tu jakiś jeden kamp, tu będzie tak. potrzebna aklimatyzacja, ale ma ten plan. Mhm, ścieżki. Ten plan działania, tak? Dobry I na trener wie, podmierzyć. że czegoś się nie przeskoczy, że na przykład trzeba się tu i tu zatrzymać, bo po prostu nie ma szans, żeby tam przejść płynnie, prawda? Więc tak samo trener no, musi wiedzieć, jak ten plan zrealizować, aby ten kursant, czy ta osoba, która trenuje mowę poradziła sobie w różnych sytuacjach z daną metodą techniką. Więc ten oprócz swojego doświadczenia no jest też przekonany do swoich umiejętności, że to co zleci kursantowi, swojemu pacjentowi, swojemu klientowi, mhm. jest w stanie również samodzielnie wykonać, czyli pokazać mu najlepiej poza gabinetem, że jest to możliwe do zrobienia, czyli jest tak. przekonany, że jak powie. Słuchaj Aniu, słuchaj Paweł. Mhm. Zrób to i to, on to robi, a ja ci pokażę, jak to robić też poza gabinetem. No właśnie, to jest kluczowe, jak mhm. chodzi o trenera nowej mowy, prawda? Żeby pokazać temu kursantowi, jak to faktycznie zrobić. Bo nie sztuka powiedzieć komuś: Na przykład, masz taką i taką metodę, tutaj sobie coś, coś, coś przeciągnij, tutaj sobie to, zrób to. Ja Ci pokażę, a Ty sobie idź teraz. I sobie na miasto to albo gdzieś ogólnie na co dzień i używaj tego. No, byłoby to wyzwanie wielkie. O, a tak często jest. Dobry trener powinien umieć to zrobić. Powinien umieć pokazać, pokazać. jak dane ćwiczenie wykonać poza jego bezpiecznym gabinecikiem mhm. przez telefon w realnej sytuacji, w szkole, na wystąpieniu, w pracy, wszędzie. Czasem się zdarza, że my jako trenerzy nawet jedziemy do innego miasta, hmm, gdzie ktoś tak. żyje, gdzie chodzi do szkoły, pracuje i udowadniamy i pokazujemy i ćwiczymy z tym naszym kursantem również tam. Utwierdzając go tylko w przekonaniu, to się da zrobić. Dokładnie, jak on tylko się dowie i zobaczy, aha, faktycznie skoro on to zrobił, mój trener, okej, okay, to zrobię to tak samo jak on, w tym, tam na przykład w, w tym samym miejscu, przy tej samej osobie, nawet czasem za, za pierwszym razem i już to burzy te blokady w jego głowie, że faktycznie da się to zrobić. Trener powinien być przekonany, więc jeśli macie kontakt, spotykacie się z przyszłym trenerem, terapeutą, to w jego oczach, w jego mowie powinniście wyczuć przekonanie do mhm. tego, co mówi i czego was chce uczyć. Jeśli tego nie poczujecie, że ktoś nie jest przekonany, albo tak na średnio, mhm. to uważajcie z kolejną decyzją, bo może ten trening, ten wasz cały pobyt gdzieś, turnus, rozjechać się wszystko psz, psz, na torach. Czyli właśnie na przykład, jak ktoś wam mówi, że spróbujemy, że zobaczymy, że będziemy robić wszystko co w mojej mocy, no ale jak nie powiedziała no to, no to trudno. trudno. Takie tak, słowa padają. Więc z tego się trzymajmy konkretnych też skuteczności i przykładów na to, że pewne działania są jak najbardziej słuszne. My jesteśmy całkowicie przekonani do nowej mowy, do jej efektywności. Mhm. I myślę, że to nasi kursanci czują, że jeśli uczymy czegoś, to robimy to z czystego przekonania, tysiąc procent przekonania, że to tak. właśnie tak działa. I to myślę, że fajnym dowodem jest na to, że sami też. My przechodziliśmy przez właśnie tych szereg doświadczeń i różnych trudów, również w mowie i różnych metod, prawda? Więc no teraz już wiemy dokładnie, co nam pomogło, że to luzowanie w mowie, ta spokojna mowa, ten trening spokojnej mowy jest najbardziej trafny. Budowanie tej pewności w mowie w różnych sytuacjach, co jest kluczem w nowej mowie. Także myślę, że dzisiaj również temat wyjaśniliśmy i zapraszamy na kolejne odcinki. Tak. I w następnym odcinku poruszymy płeć trenera, tak. terapeuty. Czy ważne, mhm. czy dobry trener może być mężczyzną, tener Czy w większości tak jest? Na przykład w Polsce są to mhm. kobiety? Tak. O tym opowiemy. Zapraszamy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć.